Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania pogawędki z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pani Barbara Nowak-Obelinda, mieszkanka Szczawna Zdroju i kandydatka do Rady Miejskiej. Witam panią serdecznie, pani Barbaro. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Pani przez ostatnie lata pełniła bardzo odpowiedzialną funkcję wojewódzkiego dolnośląskiego konserwatora zabytków. Po przejściu na emeryturę nie chce pani sobie tak całkiem zafundować stuprocentowego wypoczynku, tylko zdecydowała się pani, żeby wystartować w wyborach samorządowych. Co panią skłoniło do takiego desperackiego kroku? Bo ja to myślę, jednak że nie jest łatwa praca. Odezwała się taka żyłka społecznikowska trochę, którą zawsze miałam. Poza tym też mieszkam w Szczawnie, które jest zabytkiem w całości, tak? Mamy układ urbanistyczno-zabytkowy ogromny, prawie całe miasto jest zabytkiem. Mamy bardzo dobrej jakości architekturę i wiem na temat ochrony zabytków dużo, tak? Zasiadam w różnych gremiach ogólnopolskich. Postanowiłam też, jeszcze jedno muszę powiedzieć, że bardzo tęskniłam za Szczawnem, jak mieszkałam we Wrocławiu, przez kiedy tam pracowałam. Tak. W związku z czym przyjeżdżałam na weekendy i wydaje mi się, że teraz jakby tą wiedzę, którą posiadam i różne spostrzeżenia po prostu powinnam oddać temu miejscu, do którego tęskniłam, nie mieszkając w nim. No właśnie, jak pani ocenia, bo sama pani wspomniała, bo rzeczywiście Szczawno całe jest zabytkiem, bo szczęśliwie nie zostało zniszczone podczas wojny. Większość budynków się zachowała, są naprawdę przepiękne wille, przepiękne domy w Szczawnie. Jak pani ocenia ich stan? Czy one są odpowiednio zadbane? Czy należy tutaj coś zacząć? To znaczy robić? Tak, no za wyjątkiem może niektórych obiektów, które zostały kiedyś sprzedane i nastąpiło jakieś potknięcie u tych nowych właścicieli, że zaczyna straszyć już kilka ruin w Szczawnie, to pozostała zabudowa jest na poziomie średnim. Ludzie tam mieszkają i prezentuje się średnio, natomiast to, czego w Szczawnie brakuje, no to przede wszystkim jakiegoś postępu w remontach tej substancji zabytkowej. Takiej rewitalizacji. Rewitalizacyjnej. Sporo posesji, które no, mają swoiste cechy. Szczawno w wielu partiach jest po prostu miastem ogrodem i te posesje mają bardzo duże znaczenie. Ich ogrodzenia, które były kiedyś stylowe, które jakaś skomponowana zieleń. Wielu ogrodzeń nie ma, zieleń jest miejscami zaniedbana. A mieszkańcom pewnie trudno sprostać. Ja myślę, że w dużym stopniu też tak, że w dużym stopniu jednak istnieje jeszcze jakby niedocenianie przez niektórych mieszkańców wartości tego miasta historyczne i tych budynków, w których mieszkają, to raz. A dwa, rzeczywiście to jest kosztowne, tak? Wiem coś na ten temat, bo sama w takim budynku mieszkam i on jest w tej chwili w bardzo dobrym stanie i chyba należy do najlepiej wyremontowanych obiektów zabytkowych na terenie Szczawna. Ale to były wasze starania. To były starania wspólnoty, bez żadnej. Czy samorząd może tutaj, właśnie będzie może pani mogła spełniać taką rolę, czy samorząd może tutaj coś wspomóc? Myślę, że w bardzo dużym stopniu, dlatego że... Z myślą o po prostu o dobru miasta. Tak. I jego tego ogólnego wyglądu, tak, tego miasta. Dlatego, że nie da się myśleć tylko i wyłącznie o deptaku i o parkach zabytkowych. I bardzo dobrze, że są rewitalizowane, że coś się w nich dzieje. Ale o tym oglądzie Szczawna świadczą również inne przestrzenie, właśnie te, o których mówię. Jak widać coś zaniedbanego, to widać bardziej, prawda? Tak, tak. Im większy będzie kontrast w mieście między tymi przestrzeniami, które są im więcej będzie przestrzeni zadbanych, tym większy będzie kontrast między tymi, które właśnie, którym coś brakuje pod tym względem. I może to będzie mobilizacja dla tych zaniedbanych, dla właścicieli tych
Tak, ale myślę, no wiem o tym, ponieważ remontowaliśmy ten dom, wiem ile to kosztuje i zachodu, i przede wszystkim środków finansowych. I myślę, że zorganizowanie tutaj mechanizmów pomocy mieszkańcom, którzy mieszkają w tych zabytkowych domach, często w większości one są wielorodzinne, tak małej pomocy ze strony gminy, jak na przykład przy przywracanie walorów posesji i większej pomocy ze środków unijnych, bo przecież musimy mieć świadomość tego, że nie wszystkie budynki się nadają do programów poprawy warunków termicznych, obkładania styropianem i tak dalej, do tego typu programów. To jest tutaj ta trudność. Tak, też. Tak. Czyli także, no to jest taka jakby propozycja i szansa na taki program samorządu. Tak, tak. I takiego programu no, do tej pory nie było. Myślę, że Szczawno zasługuje na to, żeby takie możliwości mieszkańcom stworzyć. Tym bardziej, że wiemy, tak, ja współpracowałem z bardzo wieloma samorządami przy tym różnych szczebli. Jest i to wiemy, po prostu możliwe. Tak, nawet w sąsiednim Wałbrzychu kiedyś remontowano ze środków unijnych 100 kamienic. Myślę, że w następnej transzy środków unijnych będzie więcej, ale też i małe miasta to robiły, tak, nie tylko te wielkie. Także tutaj myślę, że też poziom jakby partycypacji społeczeństwa w rewitalizacji, uruchomienie jakby ich sposobu myślenia, potrzeby poprawy wizerunku tego miasta jest bardzo ważne, tak? Nie tylko w kwestii zewnętrznej Szczawno wymaga podpromowania, ale również wśród własnych mieszkańców. Z tego powodu też tak podjęliśmy z Fundacją Księżnej Daisy kilka lat temu taką akcję wieszania tablic na budynkach. Ona myślę, że powinna być takie kontynuowana. Informacja o historii budynku, tak oczywiście widać. Bo to buduje też jakby i tożsamość miejsca, miasta. I taką dumę po prostu z miejsca, w którym się mieszka. Tak. A jak jesteśmy przy zabytkach, trochę może abstrahując od konieczności rewitalizacji, bo myślę o obiekcie, który jest zrewitalizowany, mam na myśli Teatr Zdrojowy, bo takie słyszę głosy, że szkoda, że tego teatru nie można zwiedzać, bo on jest rzeczywiście zamknięty, a otwierany tylko na imprezy, spektakle, koncerty. Jak pani zdaniem to powinno wyglądać? Czy rzeczywiście można to, ten obiekt udostępnić? Oczywiście, że tak. W ogóle mnie to dziwi, że tego nie zrobiono przez tyle lat, bo jest to jeden z najznakomitszych teatrów zdrojowych w Europie i że go nie można oglądać. Natomiast no, zorganizowanie nawet bezobsługowego obejrzenia tego teatru przy dzisiejszych systemach zabezpieczeń, jakiegoś, nie wiem, nagłośnienia, puszczania chociażby koncertów z płyty Wieniawskiego, tych najznakomitszych, przecież te płyty zostały nagrane i nie wymaga nawet stałego pilnowania, tak, takie udostępnianie. Bardzo mnie to dziwi, dlatego że no, sama korzystam z jakiejś okazji do tego, żeby klucze przez znajomego zdobyć, jak przyjeżdżają jacyś ludzie z Polski czy z Europy, żeby teatr obejrzeć, ponieważ on jest widoczny na różnych fotografiach, ludzie tego poszukują. Tak, wnętrze jest bardzo bardzo ważne. Kolejny punkt do programu wyborczego. Tak, no jeszcze taką bolączką Szczawna, wydaje mi się, jest brak parkingów. To znaczy Szczawno traci na tym, Szczawna. Że tak. Szczawno traci. Ale rzeczywiście tak, to już trzeba o tym myśleć. Miasto Ogród ma tę cechę, że ogrody są ważne, tak? A widzimy, jak wzrasta ilość samochodów mieszkańców, więc posesje są w coraz większym stopniu wybetonowane, stworzone są miejsca parkingowe, jakieś wiaty. Tego nie powinno być nadmiernie dużo. A poza tym, no, takie zjawiska, jak ulica, przy której mieszkam, gdzie ofiar Katynia stało się deptakiem i bardzo dobrze, tylko że
wizerunku. Samochody się przeniosły na inne ulice zapewne. Tak. I tam się tłoczą. Tak, nadmiar samochodów jest na ulicy Słowiańskiej i Klonowej. Oczywiście nierozwiązany jest problem parkowania mieszkańców na naszej ulicy. Ale też w okresie, kiedy w Sztawnie coś się dzieje, przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, także parkingów, wyznaczonych miejsc parkowania i to chyba już nie takich wielkoprzestrzennych placów, na których gęsto stoją samochody, ale myślenie o parkingach kilkukondygnacyjnych jest koniecznością, bo inaczej my to Sztawno po prostu szpecimy wszyscy, nie tylko mieszkańcy, ale i przyjezdni. Tak, to wymaga pilnego rozwiązania. Elegancko. I myślę, że też może jakiegoś partnerstwa publiczno-prywatnego, żeby jednak ten cel osiągnąć, bo inaczej Sztawno będzie jednym wielkim parkingiem. A pani Barbaro, jeszcze o jeden problem chciałabym zahaczyć. On jest spory i na pewno tutaj my go nie rozwiążemy, ale chciałam zapytać o uzdrowisko, bo uzdrowisko jest oddzielnym bytem, a jednocześnie ma ogromny wpływ na życie miasta, na życie gminy Sztawno-Zdrój. Jak pani zdaniem powinna wyglądać ta symbioza, ta współpraca? Czy rzeczywiście może dobrze byłoby, żeby gmina była właścicielem uzdrowiska? Jak by pani to widziała? No też tak myślę, że presja wywierana przez gminę na uzdrowisko była zbyt mała. Mamy obiekty, które niegdyś zostały przez uzdrowisko sprzedane. Żaden z nich nie został tak naprawdę wyremontowany. No właśnie, obiekty a się... ludzie, którzy zwiedzają Sztawno, czy mieszkańcy nie wiedzą, że ta willa należy do uzdrowiska, a ta należy do miasta, tylko po prostu widzą coś zaniedbanego. Tak, tak. I myślę, że no poza tym no Sztawno bez uzdrowiska nie istnieje, tak? A uzdrowisko jest jakby takim podmiotem działalności gospodarczej w tej chwili, które jest jakby wycofane, tak? Nie dzieją się zabiegi, które zawsze w niektórych miejscach były, jak w Zakładzie Przyrodoleczniczym, nie dzieją się w swoim miejscu, bo Zakład Przyrodoleczniczy jest po prostu niewyremontowany do końca. Nie boli pani serce z powodu? Bardzo mnie boli i myślę, że zakładu spalonego, tak, niestety. I nie, gdzie remont nie jest kontynuowany i myślę, że tutaj ta presja gminy powinna być dużo większa i na początku może bardziej miękko, jakimiś porozumieniami, a w sytuacji, gdy nie ulegnie to poprawie, to również, nie wiem, rozważyć należy ewentualny wpływ poprzez no, przejęcie części własności tego uzdrowiska i wtedy posiadanie pełnego wpływu na zarządzanie uzdrowiskiem. To na pewno wyszłoby miastu na dobre. Proszę nam jeszcze na zakończenie powiedzieć, jak pani sobie wyobraża, jak pani planuje pracę w Radzie. Czy może się pani poświęcić tej pracy w całości? Nie ma pani w tej chwili żadnych zawodowych zajęć. Będzie pani mogła uczestniczyć? Czy trochę zawodowych zajęć mam. Te zajęcia o tym takim typie, że ja jeżdżę do różnych rad, tak, gdzieś tam wspomagam łącznie z instytucjami centralnymi. To był jeden z powodów, dla których postanowiłam się zająć trochę Sztawnem. Myślę, że najlepiej wykorzystana byłabym w tych kwestiach, na których się znam najlepiej, czyli programy rewitalizacji, jakieś zachęty dla mieszkańców, aby współuczestniczyli w poprawie stanu zachowania i oczywiście ze stanem zachowania zabudowy związana jest też ochrona środowiska naturalnego Sztawna. Właśnie mówimy tutaj tak o... zabetonowane skwery i ogrody, żeby były... Ale też kominy, wciąż istniejące kominy kopcące. Myślę, że te zachęty powinny być dość szerokie dla mieszkańców, takie, żeby jakby łącznie poprawiać stan uzdrowiska pod względem, nie wiem, zabytkowym, wizualnym, również środowiskowym. Chciałaby pani tak spotykać się, no bo są dyżury radnych. Ma pani zamiar taką też działalność prowadzić, żeby się po prostu spotykać z mieszkańcami w jakimś określonym dniu? Tak, ja myślę, że i tak. I promować te projekty. Tak.
promować, ale myślę też o jakby szerzeniu wiedzy, tak o kontynuacji tych tablic, tych ścieżek historycznych, ale też posiadam duże doświadczenie, jeśli chodzi o sposób remontowania zabytków, o technologie, jakie należy przyjąć. Też na tych sprawach, wręcz budowlanych. Tak, i myślę, że tego typu poradnictwo też w ramach takich spotkań byłabym w stanie świadczyć. Czyli rozumiem, że byłaby Pani bardzo dobrym nabytkiem dla Szczawna Zdroju. No to się okaże, jak wybiorą mieszkańcy. W każdym razie służę swoją wiedzą i osobą do jakąś Pani takich... intensywną kampanię planuje? Będę radną z określonego rejonu, w związku z czym mam zamiar spotykać się z mieszkańcami, porozmawiać z każdym, który będzie w stanie ze mną rozmawiać i będzie zainteresowany. A z jakiego komitetu Pani startuje? Komitet Wyborczy Wyborców Ramony Bukowskiej. No powiem, że nie jestem sama, tak, z tego komitetu startuje również Mateusz Mykę-Teszyn. To my oboje byliśmy współautorami akcji popularyzującej historię kamienic. Myślę, że nie wiem, że oboje jesteśmy też w stanie dźwignąć takie przygotowanie jakby do przyszłej rewitalizacji, typu spotkania z mieszkańcami, ale też spacery historyczne, których Mateusz robił bardzo dużo i z dobrym skutkiem. Tak. No to cóż, życzymy powodzenia w staraniach o miejsce w Radzie. Naszym gościem była pani Barbara Nowak-Obelinda, kandydatka na radną Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.